Co robić, jak nie przeszedłeś badań lekarskich na kwalifikowanego pracownika ochrony ze względu na wzrok, ale wcześniej zapłaciłeś ze swoich pieniędzy za kurs na ochroniarza, a przy okazji cienko stoisz z kasą. I to cienko stoisz z kasą jest tutaj kluczowe, bo jeżeli nie płacisz za te badania, to tam nawet się nie ma nad czym zastanawiać. Czy w takiej sytuacji masz iść do drugiego lekarza, a nóż widelec da inne orzeczenie, czy odwoływać się wyżej, są to tak zwane wojewódzkie ośrodki medycyny pracy. I taką sytuację miał jeden z moich widzów, u którego lekarz jakiejś placówki stwierdził brak widzenia przestrzennego, czy stereoskopowego, czy obuocznego, różnie je tam się nazywa, które jest niezbędne dla kwalifikowanego pracownika ochrony i skutkowało to orzeczeniem negatywnym. I przy okazji, jak wspomniałem, sytuacja finansowa mojego widza nie była zbyt ciekawa. Zrozumiałem, że zapłacił około 1500 zł za kurs, co już nadwyrężyło jego budżet domowy. Przypuszczam, że kilkaset złotych za badania też poszło. Te negatywne badania. I wiem, o czym mówię, ponieważ no, u mnie też zbyt tanio z tymi badaniami nie jest. I wierz mi, że sytuacja tutaj nie jest zbyt ciekawa, bo placówka medyczna, która wydała to orzeczenie negatywne, jest zobowiązana do poinformowania policji o zaistniałej sytuacji. I zakładam, że idziesz sobie do drugiego lekarza, nawet jakiś to jest tam twój znajomy, jakiś taki bardziej spolegliwy lekarz, coś tam załatwiasz, dostajesz pozytywne orzeczenie, drugie pozytywne, ale w końcu te dwa orzeczenia spływają do policji i policja musi coś z tym zrobić. Policjant tam za długo nie dyskutuje, po prostu odwołuje się od tych obu orzeczeń. A odwołanie w sumie trafia do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy i w sumie wcześniej czy później tam musisz trafić na badanie. Natomiast możesz się odwołać od razu od tego negatywnego orzeczenia lekarskiego i niestety skutkuje to koniecznością zapłaty z twojej własnej kieszeni za te badania odwoławcze i w tym przypadku było to ponad 600 zł. I wcale nie ma gwarancji, że wynik będzie pozytywny. Tutaj sprawa wzrokowa, to nie sądzę, żeby okulista był aż taki złośliwy, żeby chciał mojemu widzowi udowadniać, że nie miał tego widzenia stereoskopowego, jak go miał. Także no, przypadek też taki nie jest zbyt typowy, bo z reguły ochroniarze odpadają na jakichś sprawach związanych ze zdrowiem psychicznym. Także tak jak powiedziałem, nie masz wcale gwarancji, że wynik badania odwoławczego będzie pozytywny, a przy okazji widzisz, że moja porada tutaj taka łatwa wcale nie jest. No, tak jak powiedziałem, jeżeli finanse masz wystarczające, odwołuj się gdzie chcesz, do kogo chcesz, natomiast jak tej gotówki brakuje, to radziłbym jakąś roztropność, natomiast no, mówią mądry Polak po szkodzie i z całej tej sytuacji bardziej wynika wniosek, że lepiej poświęcić te kilkaset złotych, zbadać się przed kursem, no wtedy w najgorszym razie stracisz pieniądze tylko za badania lekarskie. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz uprawniony do badań na kwalifikowanych pracowników ochrony. No, w mojej firmie też się takie sytuacje zdarzają, aczkolwiek jeżeli widzę, że ktoś jest jakiś taki słaby, raczej zwracam mu te pieniądze, idź sobie człowieku gdzie indziej, szukaj tam szczęścia. No, no, ale tak też nie zawsze można, ponieważ jeżeli ktoś jest chory psychicznie, no to takie odsyłanie takiego gościa to tylko powoduje to, że może przejść przez sito badań lekarskich i jako osoba no, powiedzmy z kiepskim zdrowiem psychicznym, z przeciwwskazaniami ze strony zdrowia psychicznego może zostać, mogłaby teoretycznie zostać ochroniarzem. Także jak masz jakiś komentarz do tego wideo, zrób to pod tym filmikiem. Oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału Lekarz Medycyny Pracy lub obejrzenia kolejnego filmiku.